Witam na kanale Grzękowski. W kolejnym odcinku z Gunner Hit PC, czyli symulatora pojazdów pancernych osadzonego w realiach zimnej wojny. Dziś mam dobrą wiadomość. Niedawno udało nam się zdobyć 3000 subskrypcji. Dziękuję więc za wsparcie i za to, że jesteście ze mną. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka, by nie ominąć kolejnych materiałów w przyszłości. Oraz umieszczenia taktycznego komentarza i łapki w górę, by pomóc dotrzeć mi do większej ilości widzów. Jeżeli mamy to za sobą, bierzemy się za robotę. Dziś rozegramy jedną bitewkę Abramsem IP. Abrams w wersji M1 i M1 IP był już na kanale, więc zainteresowanych odsyłam do filmów, w których jest omówienie i poradnik dotyczący tych czołgów. Link w prawym górnym rogu. Dla całej reszty mam streszczenie. Tak w telegraficznym skrócie. M1 Abrams jest doskonale opancerzonym, posiadającym świetne działo i doskonałą stabilizację czołgiem. Kolejną jego zaletą jest posiadanie systemu kierowania ogniem i termowizji, co sprawia, że jest ciężkim do ugryzienia od przodu i bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. Dzięki termowizji i SKO doskonale odnajduje czołgi przeciwnika i nieźle strzela do ruchomych celów. Z kolei wersja M1 IP to wariant z poprawionym pancerzem. Ta wersja jest potworem deklasującym czołgi Układu Warszawskiego praktycznie w każdym aspekcie. Rozgrywka. Ruszamy w kierunku punktu Alfa. Służę na pierwszej. Bardem na skraju lasu. Odległość 1600. Następny z prawej. Kolejne 50 metrów w lewo. Następny na wzgórzu, 1600. Uzupełnić magazyn pierwszego rzutu. Wzgórze na pierwszej. Bardem na skraju lasu, 2100 metrów. Kolejne 100 metrów w prawo. Na 11 BTR, 400 metrów. Wycofać na skraj lasu i przeładować magazyn pierwszego rzutu. BTR na drugiej, 1500 metrów. Cover,
godzina 12, 1300 metrów. Kolejny T-55, 1000. I jeszcze jeden. Środkowy transporter. Rozgrywkę mamy już ze sobą. Zachęcam do wsparcia kanału łapką i komentarzem. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym materiale.